Cześć, witajcie w Zielono-Czarnym Fleszu. Ja nazywam się Jakub Drzewiecki i zapraszam na przegląd informacji z minionego tygodnia. Szczegółowy terminarz 11 kolejki. Ekstraklasa SA opublikowała szczegółowy terminarz 11 kolejki Lotto Ekstraklasy, w której Górnik Łęczna zmierzy się z Lechem Poznań. Mecz odbędzie się w piątek 30 września o godzinie 20.30 na arenie Lublin. Transmisję z tego spotkania będzie można obejrzeć na antenie Canal Plus Sport. Wyróżnienie juniorów. We wtorek Lubelski Związek Piłki Nożnej podsumował rozgrywki pierwszej Ligi Wojewódzkiej Juniorów. Spotkanie odbyło się w sali kolumnowej Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie i poza prezesem LZPN-u Zbigniewem Bartnikiem uczestniczyli w nim wojewoda lubelski Przemysław Czarnek oraz pani Halina Drozd z Urzędu Marszałkowskiego. Z Górnika Łęczna wyróżnienie otrzymali trener Jacek Kwiedeń, trener Szymon Gieroba i zawodnicy Edwin Rachoń, Miłosz Turewicz, Adam Kędzierski i Maciej Skrzypek. Wyróżnionym gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów. Znamy datę meczu 1/8 finału Pucharu Polski. Departament Rozgrywek Krajowych Polskiego Związku Piłki Nożnej wyznaczył termin rozegrania meczów 1/8 finału rozgrywek o Puchar Polski w sezonie 2016-2017. W ramach 1/8 finału Górnicy zmierzą się na wyjeździe z GKS Jastrzębie. Mecz odbędzie się we wtorek 20 września o godzinie 14.45 w Jastrzębiu Zdroju. Zwycięstwo w sparingu. W środę podopieczni trenera Andrzeja Rybarskiego rozegrali mecz kontrolny ze Stalą Stalowa Wola. Górnicy wygrali to spotkanie 1-0, a jedną bramkę w tym spotkaniu strzelił Bartosz Śpiączka. Wyniki drugiego zespołu. W meczu 6 kolejki 4 Ligi Grupy Lubelskiej podopieczni Jacka Fiedenia wygrali z Łodawianką Włodawa 3-1 po bramkach Okuniewicza, Błaziaka i Orysza. Natomiast w 7 kolejce zespół trenera Fiedenia zmierzył się na wyjeździe z Ładą Biłgoraj. Mecz zakończył się wynikiem 2-1 na korzyść Górnika, a bramki strzelali Rejmak i Okuniewicz. Koniec okienka transferowego w Górniku. W ostatnim dniu okienka transferowego do naszego zespołu dołączyło 3 nowych zawodników. Hiszpan Javi Hernandez, Brazylijczyk Gerson oraz Adam Dźwigała. Hernandez występował ostatnio w Ekstraklasie Rumuńskiej, a Gerson i Dźwigała byli zawodnikami Lechii Gdańsk. Nowym piłkarzom życzymy wielu dobrych występów w zielono-czarnej koszulce. Sprzedaż biletów na mecz z Koroną Kielce. W minionym tygodniu ruszyła sprzedaż biletów na mecz z Koroną Kielce, który odbędzie się 17 września w sobotę o godzinie 15.30 na arenie Lublin. Wejściówki można kupować przez internet na bilety.gornik.lęczna.pl w wybranych punktach Kolportera, a od poniedziałku 12 września również w kasach stadionów w Łęcznej i w Lublinie. Na dzisiaj to wszystko. Dziękuję serdecznie. Zachęcam do subskrypcji naszego kanału na YouTubie. Do zobaczenia za tydzień. Cześć!